Cześć widzowie, mam dla was do przekazania dzisiaj dwie informacje związane z moim ostatnim filmem z podłączenia JK BMS do systemu Home Assistant za pomocą modułu ESP32 i dodatku ESP Home. Widziałem w komentarzach, że pisaliście zapytania, czy ten plik można wykorzystać do podłączenia jednego bądź dwóch magazynów. Tu odpowiadam na pytanie, tak, można by było wykorzystać ten plik do podłączenia jednego bądź dwóch magazynów. Trzeba było tylko po prostu, tak jak to pokazałem na materiale wideo, odpłotkować pewne encje. Wiem, że nie wszyscy z was znają się na programowaniu za pomocą ESP Home, tych modułów ESP32. Nie przejmujcie się, ja również się na tym za dużo nie znam. Trochę próbuję, jak mam wolną chwilę, to się czegoś tutaj uczę. A dla tych z was, którzy mieli problem z zmianą ustawień w tych plikach, przygotowałem specjalnie nowe pliki do podłączenia jednego, dwóch bądź trzech magazynów. Przygotowałem trzy nowe pliki, ponieważ w nowej, w poprawionej wersji jeden z użytkowników, to muszę dopowiedzieć, napisał w komentarzu, żeby wyłączyć web serwer z tego kodu. Zrobiłem to, przetestowałem i stwierdzam, że układ stał się bardziej responsywny, lepiej działa. Mogłem pozwolić sobie na przyspieszenie odświeżania danych z JK BMS-ów, dlatego mam dla was nowe pliki. Pliki oczywiście znajdziecie w opisie tego materiału, w linku, także będziecie mogli je pobrać, będą na moim homiku. Instrukcja z podłączenia identyczna jak z ostatnim materiałem wideo, także w tych plikach będziecie musieli jedyne co zrobić, to zmienić MAC adres waszego modułu Bluetooth od JK oraz protokół, jeżeli używacie tej komunikacji do innego modułu JK niż mój. To była pierwsza informacja, a druga informacja jest taka, że część z was, która mnie ogląda, zapewne wiecie, że na potrzeby własne przygotowałem, zaprojektowałem i wykonałem takie oto obudowy do modułu ESP32. Jest to tylko i wyłącznie dedykowana obudowa do modułu ESP32, która ogólnie zaprojektowana została pod moduł odpowiadający za komunikację z BMS-em JK, bo tak to nazwałem, tak nazwałem tę obudowę. JK, BMS, Blebox, aha, wy nie będziecie widzieć tu materiale. No dobrze, w każdym razie ja to nazwałem ESP32, JK, BMS, Blebox. Mieści ona w sobie tylko moduł ESP32, czyli o, taki modulik. Nie wiem, czy ja będę tak łatwo w stanie go włożyć tu. O, jak widzicie, taki modulik ESP32 tu w sobie mieści. Dodatkowo gdzieś tam tu przykręcamy śrubę, żeby ten moduł ESP32 nam nie wypadł. Klapeczka i mamy piękną obudowę dla naszego modułu ESP32, żeby nam się nie latał tak byle jak to u mnie miało miejsce na wcześniejszych filmach, gdzie różne moduły od różnych moich wytworów wisiały na kablach i tworzyły takie piękne pająki. Dodatkowo do tego modułu, jak widzieliście zapewne na poprzednim moim filmie, również jest taki adapter do podłączenia na szynę elektryczną, także możemy na dwa sposoby sobie tą obudowę zamontować, albo przykręcamy ją do czegoś, albo dokręcamy ten adapter i możemy na szynę elektryczną ten moduł zamontować na klik, bo jest tutaj taki układ, że tak powiem, elastyczny, sprężysty, więc możemy ją zamontować, zdemontować bezproblemowo, jak to ma miejsce w przypadku innych elektrycznych modułów. Taka obudowa, słuchajcie,
u mnie kompletna wraz z tym oczywiście adapterem bez modułu ESP32. Kosztuje 28,29 zł. Wystawiam na to paragon bądź fakturę z VAT-em. Także jak to woli, możecie u mnie taką obudowę zamówić. Szczegóły do zamówienia znajdziecie w opisie tego filmu, tam znajdzie się adres mailowy, na który możecie pisać w celu zamówienia takiej obudówki. Dodatkowo mam już też w sprzedaży moduły ESP32, takie DevKit V1, których ja używam do tego. Na tym module możecie nie tylko zrealizować taką komunikację z magazynami, do 3 magazynów jak na razie z tego co ja widziałem, ale chyba więcej już się nie da tych magazynów podłączyć, ale na tych modułach, na tych mikrokomputerach możecie również postawić inne swoje projekty. Ja, jak widzieliście na wcześniejszym filmie, przygotowałem też taką inną obudowę. Jest to obudowa do ESP32, konwerter z RS485 na TTL, więc za pomocą tego konwertera upakowanego w takiej ładnej obudowie, również montowanej na szynę elektryczną DIN, można podłączyć różne inne urządzenia, które komunikują się właśnie po RS485, czy tam, jak to się nazywa, Modbusie, do systemu Home Assistant bezprzewodowo poprzez Wi-Fi. Ja użytkuję takie moduły już od bardzo dawna, nie mam z tym żadnych problemów, kabel wcale nie jest wymagany, aczkolwiek pracuję również w wolnych chwilach nad połączeniem stabilnym totalnie, czyli kablowym ethernetowym. Nie powiedziałem o jednej rzeczy, bo o ile obudowę w komplecie takim możecie u mnie zakupić za 28,29 zł paragon faktura VAT. Mam również w sprzedaży te moduły ESP32 i jego możecie kupić ode mnie za 25 zł paragon lub faktura VAT. Także możecie ode mnie zakupić cały komplet takiego JKBMS Bleboxa do wgrania tylko programu, instruktaż w moim materiale na kanale z podłączenia. Dzisiaj zamieszczam na chomiku nowe pliki w opisie tego filmu, linki, także myślę, że wszystko będzie git. No i co? Właściwie to tyle. Ja z mojej strony zapraszam do zakupu ode mnie takich obudów. A, nie dodałem najważniejszego. Słuchajcie, patrzcie. Obudowy obudowami, ale zobaczcie, w jakich wersjach kolorystycznych możecie ode mnie takie obudowy zakupić. Mam tutaj no dość dużą paletę barw, także są kolory czarny, szary, biały, żółty, niebieski, zielony, czerwony, fioletowy. I dodatkowo jeszcze dwa warianty kolorystyczne, ponieważ tu mamy Galaxy, a Galaxy to są drobinki brokatu w tym materiale. Dla przykładu tu mamy zielony oraz zwykłą wersję kolorystyczną bez żadnych drobinek brokatu. Także tu mamy na przykład czerwony, a powiedzmy, że tu mamy biały kolor. Jak widzicie, tak to wygląda, czy jeszcze może szary. O, szary też jest zwykły. No, także takie obudowy, jak chcecie, możecie ode mnie zakupić. Ja zapraszam bardzo serdecznie w takich kolorkach, jakie widzieliście. No i właściwie z mojej strony na dzisiaj to tyle. Zapraszam do lajkowania materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału tam poniżej. No i do komentowania, czy takie obudowy faktycznie mają sens, czy one się mogą przydać, czy nie. I do zakupów. Pozdrawiam. Cześć.